Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w sobotę w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, moi mili, dzisiaj sobota. Tak jak już mówiłem, jak widzicie, pada dzisiaj deszcz, jutro z tego co widzę będzie chyba słonecznie, bo nie mamy tak żadnej informacji. W związku z tym, co dzisiaj, słuchajcie, robimy? Dzisiaj plan jest taki. Co nam wyrosło, proszę, proszę, moi drodzy. Cóż to nam wyrosło dzisiaj? I to widzę, że bardzo dużo rzeczy nam dzisiaj powyrastały, plus mega melon. Zajebiście. Wiem o tym doskonale, że duże grono osób te mega warzywa, owoce, cokolwiek wyrośnie, zostawia sobie. Ja powiem wprost, nie jestem z tych osób, które jakoś tak... No nie wiem, jakoś tak... Wiecie o co mi chodzi. No nie do końca jestem co do tego tak na dobrą sprawę przekonany. Natomiast poczekajcie, chcę zobaczyć jedną rzecz. A, ja widzę, że nie mam jeszcze tutaj receptury na kega. Aha, no to musimy chyba pobijać poziom, bo tak to nie jesteśmy w stanie nawet obrobić hopsów. Troszkę lipa. Ale widzę, że dzisiaj nam tutaj też sporo rzeczy wyrosło, jeżeli chodzi o blueberriesy, etc., etc. Pioruny widzę, że już nawalają. Pisaliście też odnośnie tego, że taka dobrą sprawę to nam nic nie daje, te pioronochrony, bo często może się zdarzyć tak, że i tak nam trafi. Ale plus jest taki, że no jakby nie patrzeć, nic tutaj przynajmniej na razie nie zostało zniszczone, więc... No, powiedzmy, że jest duży, duży plus. Dobra, my generalnie będziemy potrzebować 5 melonów i widzę, że już mamy 5 złotych meloników. Także bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. Dzisiaj też, słuchajcie, pójdziemy do Robin, żeby tutaj ogarnąć sobie budowę. Jeszcze zobaczę, kiedy ona ma otwarte w ogóle. Od 9. Dobra, widzę, że też, że wbiliśmy poziom w farmingu, więc sympatycznie. No i co mam z tym dużym melonem zrobić? Ja bym go rozwalił tak na dobrą sprawę, bo mówię, wiem, że dużo ludzi sobie je zostawia jako takie, powiedzmy, trofea, potem je jakoś tam odgradza, dlatego że w momencie, w którym taki owoc bądź warzywo wyrośnie, jakby nic się z nim nie dzieje, czyli on może tak na dobrą sprawę być całą zimę, on się nie zniszczy, nie zepsuje. Więc tak, ale ja go sobie zepsuję, zobaczymy, tak na dobrą sprawę też jestem bardzo ciekaw, ile nam z tego wypadnie. Bo z reguły powinno być 9+. Ale ile będziemy mieli, to nie wiem. Natomiast wiem na pewno tylko tyle, że będziemy musieli znowu posadzić dzisiaj melony. Więc tutaj też udamy się pewnie oczywiście do sklepu. Mamy bardzo dużo złotych melonów i to mnie bardzo cieszy. Tylko teraz tak, chcę zostawić sobie 5. Więc zostawiamy 5. W naszych normalnych to tak, będziemy na pewno potrzebować jednego do community. Musimy zrobić skrzynki dzisiaj, bo tu jest, widzę, jak to się mówi, syf, kiła i mogiła. Pisaliście mi też, żebym kupił trochę więcej zboża, ale umówmy się, zboże, słuchajcie, rośnie 4 dni, więc zbierzemy na pewno 10 normalnej jakości, także na spokojnie. Tylko teraz tak się zastanawiam, czy my mamy właściwie wszystkie summer cropsy? Melon? I co tam jeszcze jest? Czekajcie, aż zobaczę. Artisan Summer Crops. A, blueberry. A to mi blueberriesy chyba jeszcze nie obrosły. Ile jeszcze tutaj zostało? 2 dni. Nie, nie mamy blueberriesów? Nie, nie mamy. Czyli będziemy musieli... Dobra, to zrobimy tak. Powiedzmy, że tą skrzynkę będę traktować jako tą skrzynkę, która będzie nam potrzebna do zostawiania rzeczy do Community Center. Więc niech tutaj te rzeczy będą. Co do hopsów, z hopsów możemy robić piwo, jeżeli dobrze pamiętam, to się chyba trochę bardziej opłaca, więc myślę, że dobrze by było je zostawić. Ile my mamy w ogóle drewna? Gdzie ja zostawiłem drewno? Tutaj, 316. Dobra, to zrobimy tak, ja zrobię jeszcze, słuchajcie, jedną skrzynkę. Generalnie to mamy tutaj syf, kiły i mogiły, jak to się mówi. I teraz tak, ja będę musiał i tak to jakoś posortować, ale to muszę się zastanowić jeszcze, jak to zrobić. Natomiast tak, na pewno weźmy wszystkie nasiona i te rzeczy, które nie są nam tutaj potrzebne. Dobra, 10 pomidorów. Papryczek zostawmy 10. Zostawię sobie też na wszelki wypadek 10 melonów standardowo. I hopsy zostawimy wszystkie, a reszta pójdzie do sprzedania. Dobra, to nasiona zostawiamy tutaj wszystkie plus to i cała reszta idzie do sprzedaży.
Musimy dzisiaj pamiętać, że jeszcze Alex ma urodziny. I właśnie, co do Alexa. Alex. Tomato, Evet jest. O, Tomato lubi. To wiecie co? To jednego pomidora też możemy złotego zostawić dla niego jako prezent, więc ja sobie go tutaj odrzucę. I chyba sprzedajemy tą całość. Okej. Okay. Dobra, trochę zarobimy. Teraz tak, Robin jeszcze dalej jest zamknięta i ja to zniszczę. Zobaczymy, jak nam wypadnie. 21, nice. Tylko widzę, że tutaj ten środeczek nam się niestety rozwalił. Ale 21 słabej jakości melonów, więc to też od razu idzie do sprzedania. Generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, wino z melonów też jest w miarę dobre. W sensie sporo się na tym zaoszczędza i tak dalej. Ale umówmy się, że ja przynajmniej mam trochę taki styl gry, że jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rzeczy do przetwarzania, staram się to robić bardziej w drugim roku, bo wtedy umówmy się, że ma się dużo więcej tych surowców, można znacząco dużo więcej rzeczy zrobić, więc to ja przynajmniej mam taki właśnie myk, że tak to właśnie, po prostu robię, więc to wiecie, wszystko zależy od osoby. Dobra, generalnie to tak, widzę, że tutaj ten fragment, który mamy, ja myślę, że zostawimy go chyba na Mahonie. Co prawda mamy trochę jeszcze więcej tego, więc może... A może i nie, może nie będziemy tutaj sadzić. Na pewno drzewa, musimy generalnie ogarnąć drzewa, ale to swoją drogą. Mamy też tapery, tapery umieścimy w mieście gdzieś. Czy tam w tych lokacjach obok. Dlatego, że po pierwsze tutaj i tak muszę poczekać, aż wyrosną mi ewentualnie drzewa, które będę chciał zrobić. Chociaż nie, mieliśmy, słuchajcie, to przesunąć tutaj na górę. Więc tutaj na górę przesuniemy sobie po prostu farmę wszystkich drzew. Nie wiem, ile tam ich byśmy sobie zrobili. To się zobaczy. Myślę, że tak po 6 chyba by wystarczyło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zetniemy jeszcze drzewa, żeby mieć przynajmniej te 350. Pójdziemy do Robin. Musimy też odwiedzić, oczywiście, jak już mówiłem, Alexa, dać mu pomidorka na jego urodziny. Więc nam tutaj też z nim dzisiaj jakaś relacja podskoczy. No i dzisiaj jest oczywiście sobota, więc też jakby nie patrzeć, przejdziemy się po okolicy. Dobra, zwierzątka, jak tam u was? Co wy dzisiaj? Nic nie jecie? Widzę, że najedzone. To nawet nie będę im dawać tutaj żarcia. Chociaż cały czas mam wrażenie, że ja mam gdzieś jakimś cudem w jakiś sposób włączone automatyczne karmienie tych zwierząt. Nie wiem, mogę się mylić, ale tak mi się coś wydaje, że tak to działa. Dobra, widzę, że herbata jeszcze się ogarnia. Fajnie, bo hardwooda produkujemy sobie w fajny sposób. Hardwood też się oczywiście przydaje na późniejszych etapach. I właściwie tak, wiecie co? Zważywszy, że my będziemy przechodzić sobie po otoczeniu, to może byśmy spróbowali porobić te bundle niektóre, które tutaj mamy? No to myślę, że będziemy w stanie zrobić, bo tutaj czekamy tylko na kukurydzę. Więc wezmę melony, wezmę to, co jest mi potrzebne, więc to możemy zanieść. Co tu jeszcze jest takiego? Folkropsy, no to nie bardzo. Animal produkty to mamy na pewno. Więc ja to sobie tutaj gdzieś wezmę. Gdzie to było? Okej, okay, co ja zrobiłem z tymi jajkami? A, tu są, dobra. To mamy po 2. I dodatkowo nic więcej z tego nie będzie. Z biuletynu tutaj też za bardzo nie mamy co oddać. O nie, mamy duck feathersy. To duck feathersa muszę, widzę, zebrać. Nautilus shelly trap to nie. Pomegranate'a chyba nie mamy. Jabłek chyba raczej też nie mamy tyle, ile być powinno. No tutaj mamy te pieniężne, ale to jest 25, 35, 40, 42,5 tysiąca. No teoretycznie mamy, słuchajcie, żeby naprawić ten wóz, ale chyba się na razie wstrzymamy. Oczywiście zostały nam jeszcze ryby, ale to spokojnie, na spokojnie ogarniemy. Jak będziemy już mieli jakieś tam rzeczki, to będzie spoko. Tutaj jest do construction bundle'a? Gdzie my mamy w ogóle construction tego? Crafts room? W którym to jest miejscu? A, tutaj jest, no to potrzebujemy 200. To właściwie też moglibyśmy zrobić. Nawet może dzisiaj. No w sumie tak, drena mamy 346, to trzeba byłoby... No nie, to trzeba by trochę więcej ogarnąć. Dobra, ale możemy spróbować zrobić. No dzisiaj jest taki dzień, w którym wiecie, możemy sobie troszeczkę poszaleć.
Więc myślę, że będzie spoko. Na pewno jeszcze tak, na pewno musimy jeszcze zebrać 3 przynęty. I teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 na 6. Nie mam już, kurczę, tej mojej rozpiski. 13 razy 6. Mam nadzieję, że to dobrze policzyłem. 13 razy 6 to jest 78 i to się chyba zgadza. Czyli 78 nasion melona jeszcze musimy kupić. To też sobie zasiejemy. Widzę, że Ghostfish jest jeszcze do oddania do Community Center. Nie wiem, jeżeli coś jeszcze mam do oddania, to sobie na spokojnie to oddamy. Także tutaj się nie ma co... Nie ma się co tutaj, słuchajcie, przejmować. Na spokojnie. A gdzie jest mój złoty pomidor? Dlatego wrzuciłem z powrotem do... A, tu jest. I Duck Feathers oczywiście jeszcze. Okej. Dobra, jest 10.50, więc robimy tak. W pierwszej kolejności polecimy do Robin. Wziąłem... Tak, wziąłem. Okej. I teraz właśnie. Ja się zastanawiam, które drzewo jest którym. Dlatego, że nie wiem. Nie mogę tutaj tego tak podejrzeć. Poczekajcie, jak najadę, to coś było. To jest oak tree. Czyli to jest maple tree. Czyli to dajemy tutaj, to na oaku też możemy dać jeden. Tutaj jest kolejny maple. To maple nam się bardziej przyda. I jeszcze będziemy potrzebować tak jedno na sośnie. Town, nie town. Oczywiście, że nie town, tylko minesy. Dobra, i myślę, że możemy tutaj na tych sosnach jeszcze położyć, na tej jednej, przynajmniej na razie, bo na razie będzie nam potrzebne w sumie tylko, o i tutaj jest, widzę maple jeszcze. Oczywiście tych taperów sobie porobimy, także wiecie, dobrze jest też tak na dobrą sprawę poogarniać na większości drzew po prostu, które nie są na waszej farmie, wtedy jakby, o, stenka. Wtedy jakby wiecie, nie tracicie miejsca, a i tak na dobrą sprawę ta żywica jest jakby ogarnięta, nie? Będziemy pilnować. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz jest chyba rozmowa właśnie Demetriusa z naszą postacią odnośnie właśnie Maru. Special little girl. Oj, ta zmiana miny. Tak, tak, gadaliśmy sobie z Demetriusem. Say nothing, actually your dad was being weird. A, nic nie powiemy. Kuku będzie. Dobrze, Maru. Cieszę się bardzo, że nauczyłaś nas trochę robić. Ale ja bym chciał właśnie odwiedzić twoją mamę, bo do twojej mamy mam bardziej biznes. A pa. 350? A, 350. Ile ja mam? 346. To kupimy, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery. Mamy to. Farm buildings, barn. Dobra, budujemy, no bo tak jak już mówiłem, to jest ta rzecz, którą też musimy w miarę szybko rozbudować, więc postawmy ją tutaj obok. Więc elegancko. Dobra, możemy sobie tak na dobrą sprawę się stąd ulotnić. Myślę, że tak. Pójdziemy teraz chyba do Community Center. Jeszcze muszę pamiętać, że musimy się przejść po otoczeniu, więc dobrze by było jeszcze, jeżeli byśmy jeszcze górą przeszli i wrócili na farmę i wtedy dopiero zaczęli się, znaczy dół, góra i tak dalej, żebyśmy mogli wszystko tak na dobrą sprawę sobie tutaj po prostu ogarnąć. Dobra, do fish tanka nie mam żadnych ryb, jeżeli dobrze pamiętam. Do biuletynu mamy tutaj właśnie to. I to jest chyba wszystko, co mamy, bo jabłek z tego, co widzę, aż tyle nie mamy. Jeszcze dla czarodzieja będziemy potrzebowali rabbit's food. Więc to też nie jest jeszcze takie hop-siup do przodu. Wszystko. Musimy znaleźć Alexa oczywiście, ale to nie będzie problem, bo mamy oczywiście moda na mapkę, także...
całkiem fajnie to nam pójdzie. Dobra, czyli widzę, że tutaj będziemy tak na dobrą sprawę tylko czekać na Blueberrysa, jeżeli o to chodzi. Do Artisan Bundle'a to raczej zrobimy go teraz w całości. Tak, dlatego właśnie wybrałem nietoperze, bo to jest też jeden z tych, który jest bardzo trudno zrobić. O, i dostaliśmy kega. Jeżeli nie ma się, wiecie, możliwości po prostu ogarnięcia całej reszty, tak? Bo to trzeba jednak hodować drzewa. A jeżeli ktoś chce to w miarę szybko zrobić, to wydaje mi się, że to jest taki najbardziej, no taki najłatwiejszy sposób na to po prostu. Tak bym to określił. Dobra, i tutaj już na dół na pewno nic nie będziemy mieli. Więc tam nawet nie będziemy szli. I tutaj mamy chyba jeszcze właśnie Ghostfisha do... Pewnie Specialist Fish Bundle, oczywiście. Pufferfisha? Chyba mam w ogóle generalnie Pufferfisha w tym. Nie wiem, czy nie kupiliśmy czasem. Nie wiem, czy nie kupiliśmy. Właśnie teraz nie mogę się... Nie mogę sobie przypomnieć, czy mamy, czy nie mamy. Dobra, zerknijmy, gdzie jest nasz Solenizant. Nasz Solenizant jest w domu. Także będziemy musieli dziadków odwiedzić. A potem, słuchajcie, zrobimy tak. Na pewno będziemy musieli pójść na dół, zobaczyć co i jak. No i mówię, resztę dnia spędzimy na pewno na czyszczeniu drzew. 78 melonów muszę jeszcze kupić, więc to też będziemy musieli wrócić i ogarnąć. Rainbow Trout, no to na pewno dzisiaj go nie wyłowię, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba ryba, która jest, jak jest widno. W sensie słońce chyba. Dobra, 78, tak? Mam nadzieję, że dobrze to wyliczyłem. Albo mi się już pokićkało, no ale to spróbujemy ogarnąć. Dobra, to pójdźmy jeszcze tak. Dajmy Aleksowi prezent. O, cookiesy nam wyleciały. O Boże, kolejna scenka. O. Gdzie widzę odcinek scenkowy. Tylko wiecie co, ja nie wiem, czy ja będę w stanie Aleksa odwiedzić, bo ja nie wiem, czy on czasem nie jest w swoim... Nie wiem, czy on czasem nie jest w swoim pokoju, a do niego chyba dostępu jeszcze nie mamy. No dobrze, tutaj generalnie dziadek jest typowym zrzędliwym dziadkiem, który nie chce się leczyć, nie chce wykonywać jakichś tam ćwiczeń. Więc przyszedł do niego właśnie Harvey i próbuje go uświadomić. Także oczywiście follow Dr. Harvey's advice. Fine. I'll do what you say, doctor. Doktor. Dobrze, ale ja potrzebuję Aleksa. Aleks, widzę, ćwiczy! A ja nie mam do niego dostępu. I co teraz? I to może być problem, powiem wam szczerze. Dlatego, że pada. Ja nie wiem, mam nadzieję, że on się będzie ruszać chociaż troszeczkę ze swojego domu. Bo będzie lipa. Ewentualnie, poczekajcie, sprawdzę sobie szybko na wiki. Alex Stardew i zaraz zobaczymy, gdzie on chodzi, bo niestety akurat moda do tego, jak chodzi, nie mam. Dobra, schedule summer rainy day. Dobra, o 4 p.m. wychodzi z domu. Okej, to myślę, że wrócimy sobie na farmę. Zostawimy sobie, w sensie zasadzimy sobie melony. Mam jeszcze jakieś? Nie mam taperów. Zasadzimy sobie melony, żeby już były ogarnięte. I potem... Myślę, że nawet możemy spróbować przejść się dołem i pozbierać wszystko. Może tak trochę od dupy strony zaczniemy. Ale przynajmniej ogarniemy. Widzę, że baterie się prawie całe zrobiły. Jestem bardzo też ciekaw, ile tutaj naszych rzeczy mi się... Nie udało ogarnąć. Dobra, czy to wystarczy? No tak jak mówię, nie wiem, czy dobrze wyliczyłem. Mam taką cichą nadzieję. Dobra, elegancko wyliczone. Dobra, Wojtek, się poprawiłem się trochę w obliczeniach. Dobra, czy coś jest zepsute? Nie, nie widzę, żeby było zepsute. Za jeden dzień wyrosną też marchewki, więc bardzo dobrze. Dobra, jest 3:10. Dzisiaj w ogóle jakoś widzę, że dłuższy odcinek będzie. Już teraz to widzę. Dobra, to przejdziemy się po okolicy, zobaczymy, co ewentualnie mamy do zebrania. Chociaż, kurczę, chyba tego Aleksa, wiecie co? Może jednak szybciej byśmy do niego poszli? Bo wiecie, foracz to tam swoją drogą, a nie chciałbym tak na dobrą sprawę, żeby mi tutaj cokolwiek przepadło, kurczę. Dobra, wejdźmy jeszcze do zakazanego lasu. Jakiś fiddlehead fern? Jest. Myślę też, że następne narzędzie, które będziemy chyba ulepszać,
To zastanawiam się, czy to nie będzie siekierka, bo jeżeli ja potrzebuję naprawdę bardzo dużej ilości drewna, to to chyba będzie dla nas najlepsze, tak na dobrą sprawę, słuchajcie, rozwiązanie. Bo tak to możemy mieć, problem. Dobra, idziemy do Alexa. Trudno, wrócimy tutaj później, ale wiecie, jak już wiem na pewno, że on będzie gdzieś tam za domem, to wolę mu to dać, żeby potem nie przegapić urodzin, bo mówię, foracz, foradżem. Zresztą i tak mamy jeszcze tam 16 chyba nasion tych letnich, więc w razie czego to możemy sobie oczywiście zasadzić, bo nie wiem, czy wiecie, co jest sens rzodkiewkę jeszcze farmić, sadzić i tak dalej, więc zobaczymy. Ale w następnym odcinku będzie oczywiście też ta cyganeczka, więc tam też sobie zobaczymy, co nam się uda u niej zdobyć. Mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy, których mi brakują. Jakby ta trufla była, to bym był już tak, wiecie, nieco bardziej spokojny, że uda nam się Community Center skończyć. O, jest Alex. Mam dla ciebie pomidorka. Proszę cię bardzo, na twoje urodziny. Tak, pamiętałem. 3 na 8. Nie jest źle. Dobra, to teraz zrobimy tak. Pójdziemy sobie na plażę, bo myślę, że już tutaj do tej części miasta raczej nie będziemy wracać. Pójdziemy sobie na plażę, potem pójdziemy w lewą stronę do lasu oczywiście. Tam pozbieramy wszystko, wrócimy na naszą farmę, sprawdzimy jeszcze tą górną część, a potem zabierzemy się za ścinanie drzewa. No i tyle. Także zobaczymy, ile nam się uda ściąć. No i muszę też zobaczyć, ile rzeczy będę potrzebować na wyższy poziom tej, na wyższy poziom stodoły dla zwierzaków. Bo to musimy spriorytetować. A co do domu, tak jak już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że dom nie jest jakimś takim priorytetem, przynajmniej jeżeli ktoś, mówię, chce ukończyć Community Center. I ja też zdaję sobie z tego sprawę, że mówiłem wiele razy, że to nie jest gra, w której się należy śpieszyć, to nie jest gra, to jest gra po prostu do chillu. Jak się czegoś nie zrobi w danym momencie, to się można zawsze zrobić później. Natomiast no ja bym bardzo chciał najlepiej, żeby to się tak udało, żeby w tym pierwszym roku już tak na dobrą sprawę, powiedzmy, że Community Center skończyć, bo chciałbym pobawić się po prostu troszeczkę bardziej na Ginger Island. Ewentualnie, jeśli mi się nie uda, to bardzo możliwe, że zrobimy to po prostu na tej zasadzie, że jakby zakończymy sobie Community Center, albo będziecie mieli po prostu skróty różnych pór roku. Takie, wiecie, nie na zasadzie, że jeden odcinek, jeden dzień, tylko na przykład 3 dni, 4 dni, co się działo i tak dalej. Natomiast bardziej właśnie eksploracja tej Ginger Island, tych wszystkich tam nowych rzeczy, które po prostu podchodziły. Także to jeszcze nad tym jeszcze pomyślimy, jak to będzie miało wyglądać. Dobra, ja chcę jeszcze zobaczyć, ile mi jest tutaj, aha, tapery, dobra, drewno i kaperbary, okej. Tutaj jest generalnie bardzo dużo, widzę, drzew klonów. Więc tutaj też właśnie, z reguły ten właśnie fragment tutaj najbardziej zawsze pamiętam taperowałem, bo tu się też faktycznie przychodzi w sumie dwa razy w tygodniu, więc wtedy mniej więcej można sobie tam gdzieś zebrać. Zapomniałem w sumie też sprawdzić na drzewie, bo mam oczywiście moda, który pokazuje mi czas. I nie wiem, czy tam był pokazany czas, ile czasu jest potrzebne do tego, żeby się właśnie żywica pojawiła. Będziemy musieli w któryś dzień zobaczyć. No dobra, to widzę, że tutaj tak średnio bym powiedział z tymi foradżami w tym lesie dzisiaj. Także myślę, że wiecie co, chyba sobie odpuścimy już tą górną część, bo tam domyślam się, że będzie może jedna, dwie rzeczy, nawet nie. A bardziej jednak wolałbym się skupić na tym drewnie nieszczęsnym. No i przede wszystkim też na rybach, więc myślę, że tutaj od następnego odcinka jakoś też skupimy się troszeczkę bardziej na rybach, żeby po prostu one były, bo będziemy bardzo, bardzo, bardzo mocno w plecy, jeżeli nie zaczniemy tego robić. Dzisiaj jest oczywiście dzień deszczowy, ale wydaje mi się, że będzie chyba jeszcze jakiś. Na to gdzieś tam delikatnie liczę. I też kolejna, słuchajcie, rzecz to są oczywiście te miejsca, w których będziemy ogarniać... jak to się nazywa? Pondy, czyli te dla zwierzaków, w sensie dla ryb. To też będę starać się dla was ogarnąć, bo to też jest w sumie nawet fajna zabawa. Dobra, to zostawmy, zobaczmy, co my tu w ogóle możemy sprzedać z tego wszystkiego, bo tutaj chyba... A nie, czekajcie, co ja tu... A, tu są rzeczy. Złote rzeczy z foradża nie mamy nic, więc wszystko, widzę, możemy się tutaj tego pozbyć. Cyk, 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 cyk.
cyk, 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 cyk. Ciastka sobie zostawimy, bo to jest oczywiście jedzenie, a jedzenie się zawsze przydaje, jak wiadomo. Dobra. Przepalę jeszcze trochę kwarcu. I wiecie co? I chyba zrobimy jeszcze DZ2 sprinklery może, bo zdążymy to dzisiaj zrobić. Więc ja sobie już tutaj wezmę po dwie sztabki i zrobimy dwa sprinklery i zasiejemy te wszystkie rzeczy, o których tam wam mówiłem, czyli te wszystkie kwiatki, sratki i tak dalej. Dobra, godzina 20, czyli to będzie 11:20 mniej więcej. Dobra, a my zabierzmy się za ogarnianie drzew. Jak dostaniemy kilof, wyczyszczę tam ten fragment na górze, bo tam jest sporo kamieni z tego co widziałem. Wyczyścimy tam ten fragment też i ja tam już od razu spróbuję ogarnąć sadzonki wszystkich drzew razy 6, albo po prostu w jakimś takim rządku, żebyśmy już to mieli i tam po prostu będziemy farmić sobie właśnie tą żywicę też. Więc myślę, że jak każde drzewo nam wyrośnie i tapery gdzieś tam te, które były, będą pełne, to ja po prostu go zabiorę i wrzucę na konkretne drzewo tutaj. Także tak też jest bardzo dobrze sobie ogarnąć. No i musimy też oczywiście pamiętać, że przy każdej zmianie pory roku dobrze będzie ogarnąć tutaj, ściąć całą trawę i poczekać, aż wyrośnie nam po prostu nowa w nowej porze. Tylko oczywiście będę musiał powyciągać tam z tych, jak one mają, z silosów. Dobra, ile mamy drewna? 84, malutko. Generalnie mówię, dobrze, że zostawiamy te mniejsze drzewka, bo dzięki temu one po prostu dorosną i będziemy w stanie mieć jakby nowe. Więc ja to będę po prostu tylko na razie ścinać. Dopóki mi to nie przeszkadza, to tak to będzie działać. Dobra, jest 12 godzina, więc myślę, że zetniemy to i jeszcze to po prawej. I sobie darujemy, wrócimy, zrobimy te dwa sprinklery i zasieję wszystkie te kwiatki i inne rzeczy, które są nam potrzebne. Ja wiem, że wiem o miodzie, wiem, ale myślę, że jeżeli chodzi o miód, to bardziej się skupimy na miód jesienny. Zasadzimy po prostu Fairy Rose. Fairy Rose to też są śmieszne kwiaty, dlatego że one zwiększają prawdopodobieństwo tego, że pojawi się wróżka, która nam jakby trochę zasieje i ogarnie pola, żeby wyrosły w miarę szybko, więc też warto to ogarnąć. Dobra, mamy 10 tego, cyk, Spangle, Summer Seeds, nie wiem czy mi wystarczy, ale dobra, zróbmy tutaj i tutaj. Na szczęście dzisiaj pada, więc i tak nie będziemy musieli tego podlewać w żaden sposób. Jest pierwsza 10, czy ja zdążę? Oczywiście i tak mi na wszystko nie wystarczy. Halo, proszę zasiać. Spangle, cyk. Jeszcze jest Sunflowers. Ale Sunflowersa to miałem jednego w sumie zasianego. O Boże, źle zasiałem. Wiedziałem, że tak się to skończy. Czekajcie, czy mogę zrobić jeszcze jeden sprinkler? Tak na szybko? Mogę. To zrobimy. Sprinklery, słuchajcie, nigdy nam nie przepadną tak na dobrą sprawę. Więc tu się nie ma co. Ja pierdzielę, nie zdążę do domu. Dobra, szybko, 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 szybko. A! W ostatniej sekundzie zdążyłem. Dobra. Ale dostaliśmy recepturę na keki, dostaliśmy recepturę na oilmakera. Wiecie, pewnie pół godziny odcinek, ale dzisiaj zarobiliśmy, no, sporo hajsu. Nice. Właściwie wiecie co, zarobiliśmy taką kwotę, którą tak na dobrą sprawę moglibyśmy ogarnąć busa już. Myślę, że tak będzie spoko. Ale dobra, w następnym odcinku, słuchajcie, Robin nam kończy, będziemy mieli kill off do oddania, będzie też cyganeczka, więc myślę, że będzie fajnie. Także dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się jutro w niedzielę, także trzymajcie się, cześć, pa pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.